bananowce, musa całe, pewnie musa tuminata karłowaty, nie? Tutaj w tamtym roku miały owoce, ale widać, że pnie już przegniły. Ciekawe, czy mają przędziory. Zobacz, czy siutkie liście muszą pryskać czymś. Kurde, nie ma się kogo nawet spytać, jakie środki chemiczne stosują. Nie? Szkoda, że tam wejście można, bo pnie są przepiękne. Ale zobacz, jak sucho mają ogólnie, ale wężownica leci. Na pewno ma jakieś kropelniki, czy coś? Musi mieć, bo tu... Aha. Inaczej to wiem. Ale zobaczcie, ile odrostów puszcza. Ale już ten ma sucho. Aż mu liście wykręca. Tu jesteśmy. Tak, nasze kobiety moje, znaczy się... Boje. Siostra i moja żonka. Banany muszą być, ale mało. Że w Powsinie tylko jedna odmiana, to wstyd normalnie, wstyd. Jest tyle odmian fajnych, które zimują. Kto ogląda mój kanał, to wie, o co chodzi. A tu tylko acuminatki na to wychodzi. No ale warto tu przyjechać. Piękne.